znacznej mierze oparte na źródłach, na... Może od tego bym zaczął, że taki pomysł na napisanie książki o dobrach ziemskich pojawił się już dawniej. Niemniej takich pomysłów, to jak Państwo się zajmują swoimi takimi regionami, to każdy by miał, bo każdy by chciał prześledzić jakiś tam fragment dziejów. Natomiast jakby są takie problemy podstawowe dotyczące źródeł. Czyli gdzie tych źródeł szukać i na podstawie czego pisać. I to problem jest akurat właśnie w tej naszej części ziemi czerskiej, jeśli chodzi o czasy nowożytne, no bo to, co jest podstawą dóbr ziemskich, czyli akta grodzkie ziemskie, zostały spalone w czasie powstania warszawskiego. No akurat właśnie cała ta nasza ziemia czerska. I teraz ja tylko powiem, no co to było wcześniej. Ci, co mieli ziemię, czyli szlachcice, mieli też zapewnione to, że transakcje odbywają się w sposób legalny i są dokumentowane, więc jeżdżono do Czerska i tam w księdze zapisywano akt sprzedaży, akt kupna, akt pożyczki i te księgi właśnie są pełne tych zapisków, że ktoś komuś coś pożycza, na przykład pod zastaw, albo ktoś komuś coś sprzedaje. I te źródła bardzo wiarygodne, bo dwie strony, bo przy okazji sądu robione, niestety uległy zniszczeniu, po prostu spaleniu. Inne ziemie mają to i można z tego, z tych wypisów korzystać. Więc ja podczas takich różnych badań natrafiłem na te akta hipoteczne. Źródło, które jest tak, można powiedzieć, trochę mało znane, mało eksplorowane, zachowały się jednak w stanie dobrym. Proszę zwrócić uwagę, to jest taka księga. To jest jedna z około 30 ksiąg, które ja wykorzystałem w pracy i większość majątków ziemskich kiedyś. Kiedyś to znaczy po 1820 roku, gdzie władze zobowiązały, że każdy majątek ziemski, który chce uzyskiwać pożyczki, musi mieć uregulowaną hipotekę. Ale, czyli instytucja hipoteki istniała, czyli trzeba spojrzeć, kto pożyczał na tę ziemię, ile tam jest czego, zobaczyć, czy nie są bardziej obciążone niż są warte. Czyli krótko mówiąc, wszystko od czasów dawnych. A te czasy dawne to jakie? No te czasy dawne to i XVIII wiek, i XVII wiek. W jednej z ksiąg mam wypis z XV wieku. Nie? Czyli sięgano aż tak daleko, bo tak daleko, proszę Państwa, zaraz zobaczymy, no tak daleko i w tamtych czasach też istniała ta instytucja do pożyczek. To nie jest dzisiejsza sprawa, kredyt pod hipoteczne. I teraz te księgi założono, szlachcice, ziemianie, którzy założyli, mogli brać pożyczki z Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, gdzie było dokładnie wpisane uregulowanie własności, podzielone na cztery działy, czyli tak samo jak i my dzisiaj dostajemy wypis z hipoteki i mamy dział pierwszy, dział drugi, ustalenie własności i tam i tak dalej, dział trzeci, czwarty, to w tej hipotece, znaczy w tej księdze tak samo takie działy są. Każda księga zawiera na wykazu dokładne spisy według tych czterech działów oraz dodatkową księgę tych załączników oryginałów. Nie? I to są na przykład. I teraz ja badając to, na przykład znalazłem wypisy, ponieważ było akta spadkowe i trzeba było sięgnąć do procesów. I w czasie procesu no, poproszono o to, żeby z Czerska wypisano dokumentację dotyczącą zadłużenia. No i tam akurat jest to, co brakuje nam, bo spłonęło, czyli z XVIII i XVII wieku są dokładne wypisy tych pożyczek. Czyli jakby mogę zrealizować to, co jakby na Mazowszu, w tej naszym południowym Mazowszu jest trudne, żeby prześledzić od początku do, powiedzmy, przez kilkaset lat dobra ziemskie i po kolei właściciel po właścicielu. W zasadzie bardzo mało jest takich monografii, które by ukazywały dosłownie dziesięciolecie na dziesięciolecie. Ja objąłem tym badaniami ciągłość do okresu uwłaszczenia, czyli od początków, od XV wieku, czy tam jakieś informacje XIV-wieczne, gdzieś tam geneza się pojawiająca, do 1870 lat. Jest to ciągłość właścicieli i tak dalej, nie? To nie jest takie łatwe i wiele osób by chciało, natomiast mówi, że no, brakuje nam tych ksiąg i tak dalej, więc tego się nie da zrobić. Ale jednocześnie jak ja przeglądałem te księgi, proszę Państwa, jest mnóstwo ksiąg, w którym jest tylko jeden wpis, tylko jedna osoba korzystała, nie? Nikt z tego nie korzystał. Części ksiąg brakuje, no tak, bo są porozrzucane. Część jest w Siedlcach, część jest w Mińsku, część jest wręcz w sądzie rejonowym i wszędzie się dziwią, dlaczego nie razem, w sądzie się dziwią, dlaczego jeszcze nie ma tego w archiwum nie wiedzą, dlaczego jeszcze jest w sądzie i tak dalej, nie?
A wiadomo, że dostęp jakby tego jest trudny. Księgi zresztą są dosyć, jak Państwo widzą, ta księga liczy około 1300 stron. Są księgi oczywiście mniejsze, są różnie pisane po polsku, po łacinie, ale niemniej przeglądanie ich nastręcza trochę trudności. Ale bardzo bogate źródło ze względu na to, że te załączniki to jest praktycznie wszystko, co się historykowi czy temu, co się pasjonuje jakimiś dawnymi czasami może przytrafić, czyli oryginały aktów metrykalnych, czyli dokładnie można ustalić tego szlachcica, jak on się nazywał, skąd pochodzi i tak dalej. Akty małżeństw, akta procesowe, załączniki w postaci map. I właśnie zaraz Państwu pokażę mapę sprzed blisko 200 lat, która została sporządzona celowo, tam zresztą jakby w publikacji, w książce jest ta mapa w całości wydrukowana przez fachowego, wówczas jak mówiono to geometrę, właśnie na rzecz sądu podziałowego między rodzeństwem, między sześciorgiem rodzeństwa. Geometra musiał to zmierzyć dokładnie, bardzo fachowo i w statystyce w tabeli ująć, no i narysować. No i taka mapa wielkości 100, tam około 50 na 80 kilka, więc naprawdę dosyć duża mapa obejmująca ten fragment obszaru jest, zachowała się. I tych map jest stosunkowo też dużo. Dalej różne tabele mieszkańców, spisy mieszkańców, różne takie dane statystyczne, czyli na przykład spis całego majątku i wykaz, ile co jest warte, czyli tak realnie, nie? Realnie, bo przy udzielaniu pożyczek, wiedzą Państwo, szacowano, to Towarzystwo Kredytowe Ziemskie sobie tam szacowało swoją metodą, ale te metody oczywiście były niewspółmierne, bo zależy co w danym momencie, czyli w którym czasie brano pod uwagę. Więc i tutaj te wszystkie załączniki bardzo często są i to są w oryginałach, z pieczęciami na przykład tymi szlachciców ziemian, gdzieś tam z początku nawet XIX wieku się trafiają. No i też oczywiście wszystkie wcześniejsze dokumenty. Także to jest taka baza, dzięki wykorzystaniu której ja mogłem to całe jakby po kolei obraz majątku stworzyć. To jest ta mapa, która jest tutaj słabo widoczna i widać, że ma swoje zniszczenia, ale geometra zamieści, tutaj jest skala według miary chełmińskiej, jest dokładna legenda kolorów. I tutaj jest też tabelka, ile dane folwark i dane wsie liczyły powierzchni. I można sobie naprawdę na podstawie tego widzimy cały obraz. Majątek, ten, którym się zajmuję, też o dziwo, jak na warunki powiedzmy prywatnego majątku, bo był to od początku majątek prywatny, nie królewski, a królewszczyzny tutaj otaczały dookoła. Czyli ja może tylko mapa schematyczna, teraz czym się ja zajmowałem? Zajmowałem się między terenem, między Świdrem Górnym a Wilgą, czyli Świder, czyli majątek Dębę na pograniczu z Latowiczem, po drugiej stronie Dębego już jest Latowicz, czyli począwszy od tego dworku w Dębem Małym, idąc aż po Parysów, no i z tej strony chwilami, czyli w XVII wieku do tego majątku należał także tam Głosków, tam część Unina, czyli to, co sięga do Wilgi, czyli tak naprawdę od brzegu Wilgi do brzegu Świdra. Majątek, jak wyliczono, wcześniej nie znano tych dokładnych szacunków, bo sprzedawano, ale nigdy nie podawano dokładnej wielkości. W 1823 roku, gdy tę mapę sporządzano, to geometra musiał to policzyć i tak dalej dokładnie, więc liczył około 11 tysięcy murg, czyli tam około tych 5 tysięcy hektarów. I taki majątek dosyć spory przetrwał w całości od, tak jak on się tworzył od początków XVI wieku w takim swoim większym kształcie, aż do 1823 roku, czyli przeszedł te wszystkie zawirowania, upadłości i wielu właścicieli, nie? Więc to jest, bo większość majątków jakby była rozdrabniana między dzieci, zadłużana i tak dalej, nie? Więc to w całości przetrwało, no i siłą rzeczy, naturalny rozpad, Jan Kanty Maszkowski, który nabył te dobra, podzielił to między swoich sześcioro dzieci, no i koniec. Wszyscy dostali po folwarku, no i zaraz tak też chwilę wspomnę, część sobie zostawiła, część od razu sprzedała, część zaczęła odkupować i tak dalej, nie? Więc i taka mapa dosyć dobrze obrazująca. I tu jest właśnie fragment na okładce, tak jak widzimy, tego miasteczka z 1823 roku też dokładnie pokazuje, bo
dzisiejszy przebieg ulic jest, to jest ulica wjeżdżają, to jest to rozwidlenie, gdzie jedzie się od Pilawy i Trąbek i skręca się tutaj na Wilchnę i na Garwolin. Tylko że wtedy ten trakt garwoliński nie był używany, a to jest ten trakt garwoliński przez Żabieniec, który tutaj wychodził z tej strony. To jest ten trakt, tutaj te stodoły mieszczan, które jest, też dzisiaj nie istnieją. Ulica i rynek. Rynek oczywiście nie wybrukowany, chlebisko. Nie ma też tej ulicy przy kościele. Są tylko takie dzikie rozjazdy i dalej biegnąca w kierunku Kozłowa i Sielnicy Mińska droga. Ale też jakby całe miasto też jest tutaj pokazane. Te mapy, wiedzą Państwo, jakby dały mi też takie możliwość tego, żeby samym miasteczkiem trochę się zająć. Ja przejdę, proszę Państwa, to jest, bo teraz tak, kościół, który istnieje dzisiaj w Parysowie, to jest kościół rozpoczęty, no, w 904 nie, tak jak jest oczywiście na kościele informacja, w 904 roku było tam pozwolenie na budowę wzięte, kościół został zalany fundamentem w 914 roku, no, los tak chciał, że kilka miesięcy tuż przed wybuchem wojny, no, zdenerwowali się trochę tam ci parafianie, bo budowa się przeciągała, więc sami zaczęli rozbierać, zalali, później wybuchła wojna i jakoś to ciągnęli. Ale chodzi o ten stary kościół. Ten stary kościół to jest taka rzecz oczywiście, no, jakby ciekawa, bo to jest ostatni kościół ufundowany przez dziedzica właściciela ziemskiego, który od średniowiecza właściciel dóbr ziemskich był zobowiązany do tego, żeby ufundować kościół, wyposażyć go, no i opłacić, no i dziesięciny, które szły. I tak było do końca tego okresu, jeśli chodzi o dziesięciny, czyli do 1864-65 roku, do tych ukazów carskich. To jest ostatni kościół, który ufundował marszałek Wielki Koronny Bieliński, ten, któremu wiadomo jest poświęcona ulica Marszałkowska, który wybudował kościół ten w Radwankowie, dzisiaj w Warszawicach, kościół w Karczewie, pałac w Otwocku Wielkim. Te dobra nabył w 1749 roku i ufundował od razu kościół. Widać położenie tego kościoła. I teraz jakby jest pytanie, a gdzie było kiedyś? Bo miasto istnieje od 1538 roku. Dostało lokację, więc pytanie, czy tam było miasto. Czy w tym miejscu było? No, dzięki tej informacji, dzięki temu szkicu, ten szkic pokazuje nam taką jedną sprawę, że wiemy ze źródeł jednym. Kościół jest 1750 lat, ale został dobudowany do rozebranego wcześniej kościoła, który, ten kościół wcześniejszy, był dobudowany do kaplicy świętego Mikołaja. Taka kaplica, oczywiście to jest murowane, tam ma chyba to 2x3 miało, gdzie Parysowie, ten słynny lud możnowatrzy, zrobił sobie siedzibę swojego gniazda i tam się chowali. Mamy poświadczenie w źródłach, przynajmniej, że dwóch Parysów zostało tam pochowanych. A znowu ta kaplica została dobudowana do kościoła oryginalnego z 1540 roku. Nie? Czyli krótko mówiąc, na pewno od 1540 roku, czyli od lokacji, ten kościół był tutaj wcześniej, natomiast kościół był jakieś tam 200 metrów wcześniej, gdzie ta osada nazywała się Sierczą i dopiero Parysowem była nazywana od tego momentu lokacji, ale tylko przez fragment, gdzie Florian Parys ufundował ten miasto. I ja Państwu chcę pokazać jeszcze jedną rzecz, to też jakby w pierwszy raz wyszło z archiwów, gdzie mamy dokładnie pokazane, że kościół stary, ten kościół Bielińskiego, mieścił się i kaplica dokładnie w obrębie dzisiejszego kościoła, nie? Czyli dokładnie tutaj było centrum tego miasteczka, dokładnie ta kaplica tutaj. Czyli nie ma wątpliwości, bo tam taki był, jak tam gdzieś prezentowałem, to tam oni też mówią, bo tam ktoś, ludzie starsi mówią, że on stał obok. No mówię, no owszem, tak stał obok, no bo ludzie starsi pamiętają, w zasadzie dzisiejsi starsi ludzie to pamiętają tyle, co im, powiedzmy, dziadkowie opowiadali, którzy widzieli ten kościół, ale oni widzieli ten kościół, owszem, tutaj, ponieważ kościół na czas budowy, a ciągnęła się budowa strasznie długo, został rozebrany, postawiony obok i służył do tych nabożeństw. Podczas gdy tutaj ta budowa wielkiego kościoła, bo przecież Parys to jest nieporównywalne, a kościół jest w tym samym czasie budowany, no widzimy w Garwolinie, a w Parysowie ta sama kubatura, no i te same jakby, no, jeśli chodzi o takie pewne niuanse architektoniczne, no neobarokowy, też dosyć zdobiony, wymagający kościół inwestycji i tak dalej, biorąc pod uwagę, że ze zbiórek był fundowany. Także tutaj jakby widać dokładnie tą lokację tego miasta, gdzie było, gdzie był kościół.